Mamy tutaj tabelkę, a w niej definicję pewnej funkcji na liczbach naturalnych. Prawda? N równe 1, G1 168, N równe 2, 84, N równe 3, wartość G1 42 i tak dalej. No i te kropeczki sugerują, że to jest dalej, gdzieś ta definicja się ciągnie. Czyli innymi słowy mamy tutaj do czynienia z pewnym ciągiem. Prawda? Funkcja, której dziedziną jest zbiór liczb naturalnych, to jest to samo co ciąg. No i inaczej, inny sposób zapisu tego to jest, piszemy te wyrazy kolejno. Prawda? Czyli najpierw jest 168, potem jest 84, 42, 21, 10,5. No i stawiamy kropeczki na znak, że to jest nieskończony ciąg. No i zastanówmy się teraz, czy jesteśmy w stanie wypisać jakiś wzór, znaleźć jakąś regułę, wedle której te wyrazy tutaj następują i czy jesteśmy w stanie opisać to wzorem, tę regułę. No więc chwila popatrzenia na ten ciąg sugeruje, że prawda, 168 podzielić przez 2 to jest 84. Prawda? Potem jak 84 podzielimy przez 2 to jest 42, potem 42 przez 2, czyli każdy następny wyraz wygląda na to, że jest połową wyrazu poprzedniego. Czyli żeby przejść tutaj, to musimy mnożyć przez 1 druga. Dzielić przez 2, czyli mnożyć przez 1 druga. Czyli tutaj znowu jest razy 1 druga, razy 1 druga, razy 1 druga. No i tutaj te kropeczki sugerują, że ta reguła się ciągnie dalej. I wobec tego mamy do czynienia z ciągiem geometrycznym. Prawda? Każdy następny wyraz to jest poprzedni razy pewna ustalona liczba zwana ilorazem ciągu geometrycznego. Spróbujmy teraz wypisać jawny wzór na ten ciąg, czyli na G od N. No i widać, że tak, że to jest tak, 168, no i każdy powstaje przez mnożenie przez 1 druga odpowiednią ilość razy. No ile razy mnożymy, żeby otrzymać wyraz N? Jeżeli N jest równe 1, to po prostu jest 168, czyli w ogóle wygląda na to, że w ogóle nie mnożymy przez 1 drugą. Jeżeli N jest równe 2, no to jest 168 pomnożone przez 1 drugą, potem jest pomnożone przez 2 razy przez 1 drugą, czyli przez 1 drugą do kwadratu, czyli wygląda na to, że ta reguła jest taka, że G od N to jest 168 razy 1 druga do potęgi N minus 1, prawda? Czyli G od 1 to jest 1 druga do zerowej, czyli po prostu 168. Potem dla n równego 2 mamy 168 razy 1 druga, czyli właśnie tak jak tutaj 84. No i potem kolejne potęgi dochodzą. No, spróbujmy troszkę może inaczej, to może zobaczmy, że można to zapisać troszkę inaczej. Na przykład G od n, prawda? 1 druga do potęgi n minus 1 to jest to samo co 1 podzielone przez 2 do potęgi n minus 1, czyli inny sposób zapisu tego samego wyrażenia to by było 168 podzielić przez 2 do potęgi n minus 1. Lub też jeszcze inaczej możemy to zapisać jako 168, prawda? I 1 druga do potęgi to jest n minus 1, to jest 1 druga do potęgi n tej razy 1 druga do potęgi minus pierwszej. Ale 1 druga do potęgi minus pierwszej to jest 2. Czyli wobec tego tu mielibyśmy 168 razy 2 i razy 1 druga do n tej, czyli to by było, no 168 razy 2 to ile jest? 2 razy 16 to jest 32, czyli to jest 320 plus 16. Wobec tego to jest 336 razy 1 druga do n. Znaczy też inaczej 336 podzielone przez 2 do n. Prawda? To są różne zapisy tego samego ciągu. No ten jest taki najbardziej typowy, że to jest pierwszy wyraz razy iloraz do potęgi numer wyrazu minus 1. Spróbujmy teraz zapisać to w postaci rekurencyjnej, czyli spróbujmy g od n zapisać w postaci rekurencyjnej i to jest, ta postać jest taka najbardziej związana z definicją ciągu geometrycznego, prawda? Że każdy następny wyraz powstaje przez pomnożenie poprzedniego przez ustaloną liczbę, no właśnie przez jedną drugą. Czyli tak, rekurencyjna definicja, to musimy podać pierwszy wyraz, no i ten pierwszy wyraz jest 168 dla
n równego 1. No i potem następny wyraz, czyli powstaje przez pomnożenie poprzedniego, czyli g od n minus 1 przez ustaloną liczbę zwaną ilorazem, czyli w naszym wypadku razy 1 druga, dla n większego od 1, no i całkowitego. I całkowitego. Prawda? No i widzimy, no właśnie, zobaczmy, prawda? Jak n równe 1, no to mamy 168, się zgadza. Jak n równe 2, aha, no to patrzymy, n jest większe od 1 i całkowite, czyli g od 2 to jest g od 1 razy 1 druga, no właśnie 84, no i tak dalej. Więc ta rekurencyjna definicja najbardziej jest jakby odzwierciedleniem tej zasady tworzenia ciągu geometrycznego, że każdy następny wyraz jest wyrazem poprzednim pomnożonym przez ustaloną liczbę zwaną ilorazem. Z drugiej strony ona jest mniej wygodna, bo jeżeli chcemy na przykład obliczyć g20, no to ile to jest? No to patrzymy na tę definicję, to widzimy, że to jest g19 razy 1 druga, prawda? G19 razy 1 druga. No ale ile jest G19? Aha, G19 to jest G18 razy 1 druga, razy 1 druga i tak dalej. Prawda? Czyli żeby obliczyć G20, to wszystkie poprzednie wyrazy musimy znać. Z kolei ta definicja jawna, po prostu wstawiamy n równe 20 do tego wzoru i otrzymujemy wyraz ciągu o numerze 20.